kochani, krótko, ale treściwie. Postaram się, żeby było krótko i może mi się uda, żeby było treściwie. Dość często ludzie mnie się pytają, co należy zrobić w ich sytuacji. Co byłoby dobrym rozwiązaniem. Kochani, jestem na tyle przebiegłym człowiekiem, że nie odpowiadam na pytania, co należy zrobić w ich sytuacji, ponieważ w ich sytuacji ja nie jestem. I ja nie mogę doradzać człowiekowi, co on powinien zrobić w swojej sytuacji, ponieważ ja znam tylko niewielką część. I moje rady mogą być zupełnie, zupełnie niewłaściwe. Kiedyś tak mi się złożyło, że doradzałem komuś, żeby przestał pić i to wcale nie była dobra rada. I od tego czasu nie doradzam ludziom, co mają zrobić. Ewentualnie odpowiadam na pytania, co ja bym zrobił w ich sytuacji. Bo wtedy to nie jest to rada, tylko to jest przykład, w jaki sposób można dany problem rozwiązać. I ja przez wiele lat odpowiadałem na pytania, co ja bym zrobił w tej sytuacji, gdyby mnie taka sytuacja spotkała. I przez wiele lat byłem zachwycony swoją mądrością, że tak odpowiadam ludziom. Natomiast niedawno doszedłem do wniosku, że dużo ważniejsze jest pytanie, czego byś nie zrobił, będąc w mojej sytuacji, bo to, co bym zrobił, to jest jedna z wielu propozycji. Natomiast to, czego bym nie zrobił w twojej sytuacji, to jest bardzo ważne, żebyś tego nie robił, jeżeli chcesz nadal istnieć.